W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. Większość kariery przeboksował pan w kategorii junior ciężkiej. Tam były epizody, że boksował pan w wadze ciężkiej. A na dzień dzisiejszy, jak miałby pan zrobić sobie taki prywatny ranking polskich cruiserów, to kto według pana jest najlepszym teraz polskim junior ciężkim, a kto powiedzmy najlepiej się zapowiada? Ciężko powiedzieć, że paru naprawdę fajnych pięściarzy w kategorii cruiser. No tutaj bardzo ciekawą postacią jest wrocławianin Mateusz Masternak. No, myślę, że Mateusz Maloida również jeszcze. Chłopak, który uczy się tego boksu zawodowego. Niesamowite serce, chęci do pracy. Co ważne, wspaniałego ma trenera, pana Ryszarda Frudynę, który uczy go. Ja myślę, że jak mu starczy cierpliwości, to chłopak naprawdę zacznie robić duże postępy. Wiadomo, Chutkowski, Kołodziej, no i nasz czempion Diablo, Krzysztof Wodarczyk, który jest, no może ostatnio nie zachwycał, ale jest to pięściarz, który wie co robi. Twardy, silny. No i ostatnio jak widać, no te walki, tak jak mówię, tutaj rozgrywa takie szachy w ringu, no ale to wystarczy, żeby wygrywać. Dba o swoje zdrowie, mało ciosów inkasuje, może też niewiele zadaje, ale ważne jest to, że ciągle jest do przodu, czyli zwycięstwa. Na Krzysztofa Wodarczyka posypała się lawina krytyki, tak jak pan wspomniał, po tej walce z Palaciosem. No, kibice nie byli zachwyceni ani stylem, ani werdyktem, ale ostatnio pojawiają się takie słuchy, jakoby następnym rywalem Diablo mógłby być Mateusz Masternak właśnie, którego pan również wspomniał. Chciałby pan taki pojedynek zobaczyć i ewentualnie co by pan oczekiwał po takiej walce? Na pewno byłaby to bardzo ciekawa walka. A jeśli chodzi o tą krytykę ze strony kibiców, no ja po prostu czasami kiwam głową, nie chcę czytać komentarzy, które tutaj są akurat wypowiedziane przez wielu kibiców, krytykują, chwalą, krytykują. Myślę, że czasami trzeba być do końca tym wielkim, zagorzałym kibicem. Pewnie trzeba mieć swoje zdanie. Ja tutaj to zdanie szanuję, ale tak jak mówię, ważne jest to, że Krzysztof wygrywa. To nie są walki o mistrzostwo, nie wiem, regionu tutaj warszawskiego, tylko mistrzostwo świata i to federacji bardzo prestiżowej. Także tutaj no, ja Krzyśkowi biję brawo. Ma już jakieś tam, nie wiem, 30 lat prawie, czy może więcej, już nawet nie wiem ile Krzysztof ma, około 30 lat, więc ja myślę, że tutaj musi szanować swoje zdrowie, bo przecież ma tylko je jedno, a przed sobą jeszcze walki poważne, za poważne pieniądze. I ja uważam, że te walki, które stoczył ostatnie, może nie były jakieś zachwycające, piękne, cudowne, ale były dobre, były to walki, w których bardzo więcej myślał jak zwykle. Więcej jak zwykle, ale to wystarczyło do zwycięstwa i naprawdę wielkie brawa dla niego.